Jest to dzisiaj niezwykle ważny dzień, premiera filmu Miłość jest wszystkim. Ty wyglądasz fenomenalnie. Ja muszę się ciebie zapytać, jak przygotowywałaś się do tej premiery? Przygotowywałam się przede wszystkim tak, że mam wymarzoną suknię od Violi Piekut i bardzo się z tego powodu cieszę. Miałam oczywiście zrobiony make-up przez Justynkę Osińską, fryzurę przez Kamila Peckę, za co im bardzo dziękuję, bo też przy nich się czuję bardzo pewnie, spokojnie i tak dalej. Myślałam, że się nie stresuję, a jednak dzisiaj w nocy okazało się, że co pół godziny się budziłam, nie wiedząc, czy już powinnam wstać, czy nie, co się dzieje, czy już jestem na premierze, czy jakieś takie coś mi się wdało. Ale starałam się dzisiaj rano, wstałam, normalnie zakasałam rękawy, posprzątałam w domu, zrobiło się czysto, wywietrzyłam, zjadłam obiad, poczekałam na mój cudowny beauty team, który mnie wyszykował na dzisiejszą premierę, no i jestem. Ile czasu trwało to szykowanie? O matko, od 14. No to może powiedzmy, która jest godzina, bo pojawiłaś się tutaj o 18, czyli 4 godziny, no ale myślę, że to było warte, bo naprawdę wyglądasz olśniewająco. A powiedz mi teraz w takim razie, czy stresowałaś się bardziej na planie, czy właśnie przed tym dzisiejszym wydarzeniem, przed premierą? Na planie ekipa była bardzo sprzyjająca. Jest oczywiście coś takiego, że pierwszy dzień jest mocno stresujący, bo to był pierwszy dzień poza castingami, w którym spotkałam się z Mateuszem. Byliśmy w Gdańsku, więc też obce miasto, ja na wyjeździe. Bardzo dużo też było statystów, bo to była taka jedna z największych 600 osób statystów. I pamiętam, że wtedy się stresowałam, ale im bardziej w głąb, im bardziej wiedziałam, że to są ludzie, którzy mi sprzyjają, że reżyser Michał Kwieciński, który jest cudownym człowiekiem, mnie wspiera i kombinujemy wspólnie i uderzamy do tej samej bramki, powodowało, że już im bardziej w głąb, tym bardziej byłam zrelaksowana i dawałam więcej z siebie, więc tak na szali chyba większego stresu jest dzisiejsza premiera.